W najnowszym wydaniu programu Drzewo Genalogiczne, to jest w wersji 4.31, i tu od razu wspomnę, wersję mamy na samej górze, tutaj w tytule, proszę zauważyć, DG wersja 4.31, czyli w tej wersji, jeżeli Państwo jej nie macie, należy program zaktualizować, bo te zmiany, o których dzisiaj powiem, będą właśnie dotyczyć tej wersji programu. Tak więc w tej wersji programu 4.31 wprowadzono kilka takich kluczowych zmian, które chciałbym właśnie dzisiaj Państwu zaprezentować. Pierwsza ważna zmiana. Uporządkowano ustawienia zdjęć dla widoku drzewa. To znaczy uporządkowano. Przeniesiono parametry, które odpowiadały za wyświetlanie tutaj tych zdjęć w ramce, z menu parametry edytuj zestawy do edytuj ustawienia. Czyli będą one dotyczyć wszystkich ustawień drzewa. Wchodzimy w edytuj ustawienia. I tu mamy oddzielną taką sekcję. Która odpowiada za wyświetlanie zdjęć. Czy mają być pokazywane zdjęcia domyślne, mają, czy mają być pokazywane domyślne i awatary, gdy brak jest zdjęć, czy same awatary, lub też kiedy, jeżeli nie chcemy w ogóle wyświetlać zdjęć. Następnie możemy tutaj również określić, czy zdjęcie ma być nad danymi osoby. Proszę zobaczyć, tak to będzie wyglądać. Czyli w tym momencie mamy zdjęcia tutaj. Lub też, ewentualnie, możemy też tutaj pokazać zdjęcie związku, gdy brakuje nam zdjęcia domyślnego osoby. Czyli, gdy nie mamy zdjęcia domyślnego osoby, a mamy związek, możemy pokazać też tutaj zdjęcie związku. Czyli te parametry, one te same parametry były wcześniej w, w opcji parametry edytuj zestawy. W tej chwili one zostały przeniesione do edytuj ustawienia. Jest to pierwsza kluczowa zmiana, która obowiązuje od wersji 431. Zmiana druga dotyczy zmiennej szerokości ramek. Ja tutaj przywrócę wersję z tymi zdjęciami, żeby było wiadomo, o tutaj może w ten sposób będzie to lepiej widoczne u Państwa. Też i u mnie, zob proszę zobaczyć. W tej chwili mamy do, do, do wersji, do wersji 4.31 szerokość ramek była ustalana dla wszystkich pokoleń, równa w zależności od zawartości tutaj tekstu lub też od parametru, który odpowiadał w edytuj ustawienia. Tutaj szerokość ramki opisu osoby. Proszę zauważyć, w tej wersji programu od 4,31 szerokość ramek będzie różna w pokoleniach. To znaczy, pokażę Państwu tutaj, jak zmniejszę teraz widok tego drzewa. Proszę zauważyć, ponieważ mamy widok pionowy, mamy w tym pokoleniu taką szerokość ramki, w tym pokoleniu taką. Inna jest tu, inna jest tu. Ta szerokość ramki jest dopasowywana do zawartości tekstu w ramach danego pokolenia, czyli tam, gdzie jest największy tekst, tak będzie dopasowana ramka, a odpowiada za to parametr w edytuj ustawienia maksymalna szerokość ramki opisu osoby. Jeżeli zaznaczymy tę opcję, wówczas ta wartość, która tutaj jest, będzie brana pod uwagę dla szerokości. Szerokość będzie jednakowa, też z jednym zastrzeżeniem. Że w przypadku, gdy ta wyliczona szerokość, maksymalna szerokość ramki będzie większa niż ta wartość, która jest tutaj podana, wówczas tekst będzie zawijany. Pokażę to na przykładzie, załóżmy tam, że szerokość ma być 100, maksymalna szerokość, czyli ustaliłem sobie w tej chwili, że maksymalna szerokość ramki opisu ma być 100. Zrobimy zastosuj. I proszę zobaczyć. No, tu mamy oczywiście trochę, sobie powiększymy tutaj ten widok, żebyśmy więcej aha, widzieli. O! Tekst jest zabijany. Więc możemy to z powrotem ustawić w ten sposób, że mamy, nie bierzemy tej wartości, która jest tutaj podana, ja sobie ją przywrócę, odhaczam tutaj tą opcję, co będzie oznaczało, że zawsze będzie brana maksymalna szerokość ramki opisu. I w tym momencie mamy dopasowanie automatyczne do największego tekstu. I proszę też tu zauważyć, właśnie to jest, to jest ten przykład, że w ramach pokolenia. Tu mamy, normalnie ramka była, kończyłaby się nam tutaj, ponieważ tekstu mamy tyle. Ale że w ramach pokolenia ta szerokość wymagała powiększenia ramki, i szerokość jest większa. Wówczas w ramach tego pokolenia wszystkie ramki mają. Szerokość taką, jaka jest największa w ramach danego pokolenia, wyliczona ta maksymalna wartość. Ona jest inna niż ta, a ta jest z kolei też inna niż ta, ale to wszystko jest w ramach danego pokolenia. To rozwiązanie, które właśnie teraz zostało przyjęte od wersji 4.31, spowoduje jedną zasadniczą zmianę, a mianowicie taką, że szerokość wydruku państwa tutaj na, na tego drzewa genealogicznego, ta szerokość. Całkowita, powinna ulec zmniejszeniu i tak w naszych obliczeniach, w zależności oczywiście, też wszystko zależy od danych, od, od ilości pokoleń, od ilości osób w danych pokoleniach, ale może być to wartość nawet od kilkunastu do kilkudziesięciu procent szerokość wydruku będzie zmniejszać. I to jest druga zasadnicza zmiana wprowadzona w wersji 4.31. Trzecia zmiana. Dotyczy opisu związku wyświetlanego w ramach tego widoku drzewa, a mianowicie ten opis związku jest wyświetlany w oddzielnej ramce, czyli ramce, którą możemy sobie zdefiniować, i ona jest niezależna od y, ramki osoby. Proszę zauważyć, dla widoku pionowego, proszę tutaj, mamy tutaj wydzieloną ramkę, jeszcze powiększę, z opisem związku. Tu akurat oczywiście jest y, Dane związku. Mamy ślub, tak? Czyli w tym momencie mamy tutaj taką sytuację, że możemy sobie wyświetlić w oddzielnej ramce, którą możemy również zdefiniować, jeżeli chodzi o rodzaj czcionki, czy ma być pogrubiony, czy też standardowy. I to jest wyświetlane w oddzielnej ramce. I taka uwaga, dla widoku pionowego jest to wyświetlane, proszę zobaczyć tutaj jedno pod drugim. Czyli pomiędzy jedną a drugą osobą jest wyświetlany opis związku. Dla widoku, dla widoku poziomego, jak mamy drzewa, wówczas mamy pod danymi osoby. Dla widoku pionowego mamy pomiędzy osobami tworzącymi związek, natomiast dla widoku poziomego pod spodem. Gdzie zmieniamy te parametry? Te parametry zmieniamy w wygląd drzewa. Parametry, edytuj zestawy i w zakładce kolorystyka wybieramy grupę. Opis związku. I tu możemy zrobić sobie rodzaj czcionki. Czy ma być kolor tej czcionki? Może od razu zmienię na przykład na czerwony, żeby Państwu pokazać. I mamy na czerwoną. Czyli wygląd drzewa, parametry. Edytuj zestawy, zakładka Kolorystyka, wybieramy opis związku. Z czerwonego wracam na standardowo czarny i sobie zrobię zamiast regularne, może być na przykład y, pogrubione. Wypełnienie mamy też tutaj. Proszę zobaczyć, jest to taki kolor szary, to jest ten wypełniony i możemy zrobić sobie zapis. W tym momencie mamy opis związku y, pogrubiony. W ramce takiej szarej, z szarym tłem i z wybraną czcionką, w moim przypadku była to Tahoma. Podsumowując, w wersji 4.31 wprowadzono trzy zasadnicze zmiany. Pierwsza dotyczy ona uporządkowania, y, przeniesienia właściwie y, parametrów związanych z wyświetlaniem zdjęć z menu parametry edytuj zestawy do edytuj ustawienia. To jest ta sekcja. Druga. Zmienna szerokość ramki, czyli ramka jest wyświetlana w zależności od zawartości tekstu, tak żeby nie zawijać tekstu wewnątrz ramki. W ramach pokolenia ramki są tej samej szerokości i mamy tutaj je w edytu i ustawienia. To jest ten parametr. Jeżeli go za zaznaczymy, wówczas będzie brana ta wartość pod uwagę, że szerokość będzie wyznaczona względem tej wartości, ale jeżeli będzie ona większa, zawartość tekstu w ramce niż ta tutaj wybrana, wówczas tekst będzie zawijany. Więc proponuję odhaczyć tą opcję, wówczas będziemy mieli będziemy w tym momencie mieli maksymalną szerokość ramki dla opisu osoby, braną pod uwagę. To jest druga zmiana i trzecia zmiana, która, o której wspomniałem jest to wyświetlenie opisu związków w oddzielnej ramce, którą możemy sobie definiować, zarówno jeżeli chodzi o rodzaj czcionki, jaki jej styl, czy jest pogrubiona, czy też kursywa. Czy też standardowa. Chcesz być informowany o nowych poradnikach filmowych? Zasubskrybuj nasz kanał i odwiedzaj stronę internetową www.plsoft.pl